W Rawiczu gościł Zbigniew Hoffman, wojewoda Wielkopolski. Jednym z głównych tematów podczas spotkania wojewody z samorządowcami była planowana rozbudowa szpitala powiatowego w Rawiczu. Pojawiła się również kwestia nowego centrum rehabilitacji przy szpitalu, które do dziś nie ma kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a którego budowa kosztowała kilka milionów złotych. Szpitale powiatowe to jest bardzo trudny, ciężki temat. Samorządy sobie różnie z tym radzą, mają określone problemy finansowe, jak wiadomo, określone budżety na to. Doskonale Państwo pewnie wiedzą, że za chwilę, może nie jest to precyzyjne sformułowanie, ale za jakiś czas zmieni się w ogóle sytuacja z Narodowym Funduszem Zdrowia, zapowiadają się różne reformy. Myślę, że wojewodowie też zostaną wyposażeni w pewne kompetencje w tym zakresie i pewnie będzie można do tego tematu wrócić. Rawiccy radni zwrócili uwagę wojewodzie m.in. na konieczność rewitalizacji centrum miasta oraz stanu lokalnych dróg. Chciałabym o tych drogach powiedzieć i poprosić pana wojewody, żeby się tak pochylił nad tymi gminnymi drogami przechodzącymi przez wsie i zniszczonymi przez budowę drogi. To jest rzeczywiście problem dla naszych mieszkańców. Wojewoda poinformował, że powołał specjalny zespół, który ma analizować wnioski o remont poszczególnych dróg powiatowych i gminnych. Zaznaczył, że do rozpatrzenia jest ponad 150 wniosków. Grzegorz Kubik rozmawiał ze Zbigniewem Hoffmanem m.in. o pomyśle utworzenia rowerowej S5. No i to jest bardzo dobry pomysł. Ja rzeczywiście, siłą rzeczy moje służby muszą się temu przyjrzeć, poddać analizie. Aczkolwiek nie ma tu specjalnie co zwlekać. No, pomysł wydaje się bardzo interesujący. Faktycznie nie chcę, jak mówię, składać deklaracji na wyrost, ale przejęcie roli jakiegoś koordynatora, być może patrona tego przedsięwzięcia, wydaje mi się jak najbardziej zasadne. Wojewoda zapowiedział także, że porozmawia z przedstawicielami PKP w sprawie budowy ronda na ulicy Piłsudskiego. Ma ono poprawić ruch w tym miejscu po wybudowaniu tunelu łączącego miasto z Masłowem. Mam pewne doświadczenie, nazwijmy to, w relacjach ze spółkami kolejowymi. Postaram się to doświadczenie wykorzystać. Tyle mogę powiedzieć na tym etapie.